To jest podcast Sprawny Programista, odcinek 6. W tym odcinku zajmiemy się takimi zagadnieniami jak LIFO oraz struktura danych STOS. Cześć, nazywam się Tomasz Woliński i w swoich podcastach opowiadam o IT z punktu widzenia programisty. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto zostać programistą i jak wejść do branży, lub może chcesz rozwijać się i szukasz sposobu, by po prostu stać się lepszym programistą, to ten podcast z pewnością jest dla Ciebie. Cześć, cześć. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o tym, jak twórcy Java zaimplementowali takie struktury danych jak FIFO i LIFO oraz pokażę Ci, jak można zrobić to samodzielnie. Następnie jednak chciałbym również postarać się przekonać Cię, że nie zawsze warto robić to ręcznie i w zdecydowanej większości wypadków dużo lepiej będzie skorzystać z ich pracy. Ten odcinek został podzielony na dwie części. Dzisiaj skupimy się na LIFO oraz na STOS-ie, a następnym razem przyjrzymy się bliżej FIFO oraz kolejkom. Wielokrotnie się przekonałem, że programiści bardzo chętnie czerpią z doświadczeń z życia codziennego. Podobnie jest i w tym wypadku. Zastanów się, z czym kojarzy Ci się pojęcie stos. Może to być stos ciastek, stos książek, stos talerzy do zmywania, stos drewna do polenia i tak dalej. Możemy wiele wymieniać takich rzeczy. Jednak za każdym razem jest to kilka rzeczy ułożonych jedna na drugiej. Dokładnie tak samo jest w informatyce. Stos danych rozumiemy jako zbiór elementów ułożonych jeden na drugim. Jak w takim razie dostać się do poszczególnych elementów w takim stosie? Wyobraź sobie teraz, że leży przed tobą stos książek ułożonych jedna na drugiej. Spróbuj wziąć książkę, która znajduje się na samym szczycie tego stosu. Będzie to dosyć łatwe, prawda? Teraz spróbujmy coś trudniejszego. Postaraj się wybrać książkę, która jest w środku tego stosu lub na samym jego spodzie. Co musisz zrobić? Zakładam, że nie chcesz porozrzucać książek po całym pokoju, dlatego najrozsądniej byłoby zdejmować od góry kolejne książki i odkładać je na bok. Tak długo, aż znajdziemy naszą wybraną książkę. I taki typ kolejkowania elementów nazywamy LIFO. Wszystkie elementy w stosie ułożone są zgodnie z zasadą LIFO. LIFO, czyli z angielskiego last in, first out, w dosłownym tłumaczeniu oznacza ostatnie przyszło, pierwsze wyszło. Sama metoda LIFO w kontekście obsługi magazynów nazywana jest również metodą najpóźniejszej dostawy. Jako pierwsze zostaną wydane elementy czy produkty, które najkrócej były przechowywane. Wracając jednak do naszego przykładu ze stosem książek, żeby wyjąć książkę, która jest na samym dole stosu, musimy zdjąć z niego kolejno wszystkie elementy, poczynając od tych na samej górze. Przez takie ułożenie danych w tej strukturze łatwo jest nam zdjąć z niego elementy, które są na wierzchu. Jeżeli natomiast chcemy pobrać elementy znajdujące się niżej, to musimy przejść przez wszystkie te elementy, które są nad nimi, co odpowiednio jest trudniejsze. Przeciwieństwem do omawianego tu stosu i organizacji elementów zgodnie z LIFO jest kolejka z elementami ułożonymi według FIFO. FIFO, czyli first in, first out, czyli pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu, taka standardowa kolejka. Więcej na ten temat porozmawiamy sobie w drugiej części tego odcinka. Bufory w formie stosu bardzo chętnie wykorzystywane są w informatyce do przechowywania różnego rodzaju danych lub jako system planowania zadań. Omówimy sobie teraz takie główne koncepcje związane z wykorzystaniem stosu. Zacznijmy od pojęcia głowy, czyli head stosu. Jest to wskaźnik określający, w którym miejscu znajduje się najnowszy, czyli ten pierwszy element stosu. Poszczególne operacje, które możemy na nim wykonać, takie jak dodanie elementu do stosu, push, podejrzenie pierwszego elementu, pick, czy jego pobranie, pop, zawsze operują właśnie na tym wskaźniku.
Metoda stos push polega na dodaniu nowego elementu, czyli po prostu kładziemy nowy element na wierzchu stosu i od teraz wskaźnik head wskazuje na ten nowy element. Metoda stos pop zwraca pierwszy element ze stosu, jednocześnie go zdejmując, czyli bierzemy jedną rzecz z samej góry stosu i ją zabieramy z niego. Przez to po wykonaniu tej metody wskaźnik head wskazuje na element, który był niżej w stosie, lub jeżeli nie mamy już elementów, to head będzie wskazywało na pustą wartość. Metoda stos pick działa w analogiczny sposób jak stos pop, czyli zwraca pierwszy element ze stosu, jednak nie modyfikuje już samego stosu. Można ją przez to wykorzystać na przykład do podejrzenia, jaki element jest na wierzchu tej struktury danych. Przyjrzyjmy się teraz bliżej, co Java oferuje nam w kontekście tych struktur danych. W Javie mamy do dyspozycji kilka klas implementujących stos oraz LIFO. Zaczniemy od Java Util Stack, który jest taką klasyczną strukturą danych dziedziczącą po Java Util Vector. Przy jej pomocy możemy wykonać wszystkie podstawowe operacje, czyli push, pop i pick. Jeżeli chciałbyś zobaczyć przygotowane przeze mnie fragmenty kodu, to zapraszam do odwiedzenia strony odcinka, którą znajdziesz pod adresem stormit.pl/006. Znajdziesz tam m.in. przykładowe fragmenty kodu oraz linki do screencastów, gdzie pokazuję, jak skorzystać już z gotowych struktur, m.in. z Java Util Stack, oraz jak zaimplementować takie struktury samodzielnie. Jednak na samej klasie stack świat Java się nie kończy. Do dyspozycji mamy jeszcze chociażby interfejs the queue oraz dwie implementacje, ArrayTheQueue i LinkItIst. Mimo iż jest to inny interfejs i inna implementacja, to taka ogólna zasada działania tych klas z punktu widzenia użytkownika jest analogiczna. Możemy skorzystać ze standardowych metod push, pop, pick oraz jeżeli wybierzemy implementację LinkItList, również będziemy mieli dostęp do wielu innych przydatnych metod. Warto jest się przyjrzeć temu rozwiązaniu nie tylko dlatego, że daje ono więcej możliwości, ale jest to również rekomendowana implementacja przez twórców samej Java. Jako główny argument przeciwko klasie stack podawany jest fakt, że nie mamy rozdzielonego interfejsu i implementacji, a sama klasa dziedziczy po przestarzałej już klasie vector. Skoro poznaliśmy już podstawy, spróbujmy pobawić się teraz z czymś odrobinę ciekawszym. Wyobraź sobie taką sytuację. Co by się stało, gdyby do naszego stosu dodawać w nieskończoność nowe elementy? Wróćmy na chwilę do naszego przykładu z książkami. W siebie w domu nie mogę narzekać na brak książek, także myślę, że nieprędko by mi ich zabrakło, gdybym chciał utworzyć taki stos. Podejrzewam jednak, że w pewnym momencie, po pewnej wysokości, wszystko by po prostu całkiem nieźle walnęło. Nie wiem, czy miałeś okazję grać kiedyś w taką grę jak Jenga. Jeżeli nigdy się z nią nie spotkałeś, to zdecydowanie polecam zobaczyć, jak to wygląda. W informatyce taki pomysł jak dokładanie elementów w nieskończoność do jakiejkolwiek struktury również musi skończyć się porażką. I w tej sytuacji zasadniczo mamy dwa możliwe scenariusze. Pierwszy to skończy nam się pamięć i cała aplikacja się wysypie, lub druga możliwość, jeżeli w implementacji stosu ktoś zablokował taką możliwość, to my zostaniemy o tym poinformowani, na przykład pod postacią jakiegoś wyjątku. Jeżeli odpowiednio przechwycimy taką informację, to jest szansa, że uratujemy jeszcze naszą aplikację. Jeżeli nie, to w tym wypadku również cała aplikacja się złoży. W ramach testów napisałem sobie taki przykładowy fragment kodu, który w nieskończoność dodawał nowe elementy do stosu i po jego wykonaniu mój komputer po prostu przygasł na chwilę. Java wykorzystała ponad 600% procesora i po kilku sekundach cały proces po prostu zakończył swój żywot i zwrócił mi błąd out of memory.
Wniosek z tego przykładu płynie taki, że nie możemy bezkarnie w nieskończoność dodawać sobie nowych elementów, ani do stosu, ani żadnej innej struktury. Jeżeli chcemy się ustrzec przed podobnymi problemami, trzeba przemyśleć strategię usuwania starych elementów lub w pewnym momencie po prostu powiedzieć stop i przestać dodawać nowe elementy. Jednak nie tylko my, jako szeregowi programiści, musimy uważać na tego typu problemy. Z analogicznymi trudnościami musieli zmierzyć się również programiści samej Java. Przyjrzyjmy się teraz bliżej niechlubnemu błędowi Stack Overflow Error. Możemy się z nim spotkać, gdy na przykład napiszemy nieskończoną rekurencję, czyli taki fragment kodu, który w nieskończoność będzie wywoływał sam siebie. Oczywiście napisałem taki przykładowy fragment kodu i spróbowałem go wykonać na swoim komputerze. I taki kod teoretycznie będzie wykonywał się w nieskończoność, czyli cały czas wywoływał sam siebie, chyba że skończy nam się miejsce na stosie. Ponieważ w Javie każde wywołanie metody odkładane jest na wewnętrznym stosie, a po zakończeniu wykonywania takiej metody zdejmowane jest ono z tego stosu. Na koniec chciałbym zachęcić Cię jeszcze do wypróbowania tej wiedzy w praktyce. Powiedzieliśmy sobie, że elementy w stosie ułożone są zgodnie z zasadą LIFO. Jednak sam stos może być zaimplementowany na kilka różnych sposobów. Najczęściej możemy spotkać się z dwiema implementacjami. Opartej o cykliczny bufor danych lub zaimplementowanej z wykorzystaniem listy. Najczęściej jest to lista wskaźnikowa, choć możliwa jest również implementacja z wykorzystaniem zwykłej tablicy. W tym miejscu muszę Cię odesłać do strony odcinka, gdzie umieściłem screencast pokazujący, jak samodzielnie można zaimplementować taki stos. Przerobienie tych przykładów nie jest konieczne do zrozumienia omawianych tu pojęć i w zdecydowanej większości przypadków dużo lepszym wyjściem jest skorzystanie z gotowych klas implementujących stos, takich jak chociażby Linked List. Mimo wszystko zachęcam do ich przynajmniej przejrzenia i może samodzielnej próby implementacji, ponieważ jest to świetny sposób na utrwalenie sobie wiedzy w praktyce i takie pełniejsze zrozumienie tego tematu. Jeżeli po przerobieniu tych przykładów ciągle będzie Ci mało i chciałbyś spróbować czegoś nowego, to przygotowałem takie zadania do samodzielnej realizacji. Możesz spróbować napisać fragment kodu, który odwróci listę elementów przy pomocy stosu. Oraz kolejne zadanie, staraj się zaimplementować stos, jednak tym razem przy pomocy wewnętrznej i zwykłej tablicy. Rozwiązania wszystkich zadań i inne przykłady kodu, które podawałem w tym odcinku, znajdziesz na repozytorium GitHub. Link jest również na stronie do tego odcinka. Na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam Cię przede wszystkim do samodzielnego wypróbowania omawianych tutaj zagadnień i przećwiczenia tej wiedzy w praktyce. Wynikami swojej pracy jak zawsze możesz podzielić się na naszej grupie. A już niedługo druga część tego wpisu, czyli kolejka, jak samodzielnie zaimplementować FIFO. Pozdrawiam, do usłyszenia.